Cześć kochani, witam Was serdecznie w smakowitych daniach. Zapraszam dzisiaj do przygotowania pysznej sałatki warstwowej śledziowej, bez której nie wyobrażam sobie świąt. Sałatka jest bardzo prosta i szybka w przygotowaniu. Wystarczy pokroić składniki lub zetrzeć na tarce, a następnie ułożyć warstwami. Jest naprawdę smaczna. Polecam i zapraszam do oglądania filmiku. Śledzie moczymy w zimnej wodzie około godziny, po czym je odsączamy i osuszamy. Następnie przygotowujemy sos do sałatki. Do miski przekładamy majonez, dodajemy jogurt, doprawiamy odrobiną soli oraz pieprzu i wszystko dokładnie mieszamy. Marchewkę i ziemniaki gotujemy w mundurkach w osolonej wodzie do miękkości. Płaty śledziowe kroimy w drobną kostkę. W kostkę kroimy również ogórki kiszone. A obraną cebulę drobno siekamy. Na dno szklanej miski wrzucamy pokrojone śledzie, a następnie cebulę. Warstwę cebuli posypujemy niewielką ilością czarnego pieprzu i skrapiamy oliwą. Wierzch smarujemy połową sosu majonezowo-jogurtowego. Następnie na tarce o dużych oczkach ścieramy ugotowaną i obraną ze skórki marchewkę. Kolejną warstwą będą starte na tarce o dużych oczkach ugotowane i obrane z łupin ziemniaki. Na ziemniaki nakładamy pozostały sos. Warstwę sosu przykrywamy pokrojonymi ogórkami. A na wierzch sałatki ścieramy na tarce o dużych oczkach ugotowane jajka. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy na godzinę do lodówki. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blogspot.com.